Dzień dobry Państwu. Dzisiaj program dla powracających za granicę, ale myślę, że i dla miejscowych też będzie interesujący. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Od dłuższego czasu już dostaję od Państwa listy z pytaniami. Zresztą trudno się dziwić. W epoce pandemii to, 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 to byłoby zrozumiałe, nie jest, w Polsce nie jest tak źle, żeby jest znacznie lepiej niż w wielu krajach, w których jesteście osiedleni. A więc, czy wracać do Polski, a jeśli tak, to w jaki sposób, to będzie główny nasz temat. O powrotach za granicę myślę, że lokalnych, lokalsów też zainteresuje. Proszę Państwa, najpierw wiadomość dla wszystkich. czy tam parę wiadomości dla wszystkich. Wie. To to, że. Przeżyliśmy w minionym tygodniu dwie grozy. Pierwsza związana była z zaklinowaniem się kontenera japońskiego czy tajwańskiego. Trudno się zorientować, kto jest właścicielem. Ever, Ever Given, tak się nazywał. W kanale sueskim kilka, kilka dni trwały próby usunięcia go. Zaczęło się, zaczęło się straszenie, oczywiście giełda zareagowała natychmiast. Cena ropy poszła w górę. W Polsce jeszcze nie spadła. W Polsce jeszcze tego, tego, tego kontenerowca nie usunięto, ale może, może Orlen, który jest monopolistą, może wreszcie się dowie. Zaczęło się straszenie na, 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 rynkach, na rynkach walutowych, na rynkach surowcowych, na Wall Street, że jest źle będzie, zabraknie ropy naftowej. Gdyby, gdyby ten statek nie został usunięty, albo gdyby się stało to, czym nas najbardziej straszono, mianowicie, że się wywróci do, do góry, do góry, nie wiem, wstępką, to wtedy to byłoby rzeczywiście bardzo źle. Tam przez, przez kanał słowiański przechodzi prawie, prawie 11% światowego handlu i to jest, jak dopiero jak, jak z lotu ptaka teraz widziałem, jakie to jest, można powiedzieć, bezbronne miejsce. Że tam można zaatakować w każdej chwili i tak nam się wydaje, że, te, że to, ten wjazd na, mie, na Mieliznę był jednak formą, był, 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 był sponsorowany, no, tak bym to nazwał. No oczywiście ropa poszła w górę. No, na szczęście po pięciu dniach, czterech czy po pięciu dniach um, udało się um, z, ten zaklinowany na Mieliźnie um, olbrzymi, olbrzymi kontenerowiec usunąć, no i, i, i właśnie jesteśmy, no, happy. Nie jestem z tego powodu happy, bo, bo tu byłaby tragedia, tu pewnie byłaby po 15 zł ropa, na benzyna, gdyby, gdyby on tam stał. Chociaż my mamy, ropę bierzemy skądinąd, ale zawsze każdy pretekst jest dobry, każdy kryzys jest dobry do wykorzystania. Czeka, czekajmy na kolejne incydenty, które mają podnieść cenę ropy, bo wbrew pozorom i wbrew tym buńczucznym oświadczeniom, zwłaszcza Białego Domu, że gospodarka amerykańska fantastycznie się rozwija, nie rozwija się, na ropę nie ma popytu, w związku z tym trzeba jej cenę podnosić, bo ropa jest bardzo takim newralgicznym i ulubionym, i ulubionym surowcem tego kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego, militarno- Militarno-przemysłowego, który, który, który razem z Fedem stoi za, za, za tymi, za pandemią i za tymi wszystkimi przykrościami, jakie nam się ostatnio dzieje. I druga, gro, drugą grozą był pogarszający się stan złotówki. W minionym tygodniu złotówka już prawie dochodzi, dolar dochodził do 4 złotych euro chyba było gdzieś koło 4,70 4,69 prawie no i, i zapowiadało się, że to że, 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 że to będzie źle ja mówiłem Państwu dwa tygodnie temu że złotówka jest pieniądzem na, no dobrej nadziei e, tak liczymy tak, walutą, walutą która, która ma szansę no i i nagle nie wiedziałem, nie wiedziałem, co się stało. No, podobno, że to pandemia, podobno, ale wydaje mi się, że, że tam pan Glapiński coś, coś manipulował przy, przy złotówce, bo spadki były gwałtowne i duże. Na szczęście, na szczęście się sytuacja odwróciła. Nie wiem, czy to z powodu tego, tego e, e, kontenerowca, ale myślę, że może po części, dlatego, że, że ten kont, jak, jak kontenerowiec został wy, wypchnięty. I, I drożność kanału nas przywrócona, to wtedy, wtedy polska, polska waluta, dolar, dolar się osłabił i polska waluta zaczęła iść do góry. W tej chwili już mamy 4,60 za euro. Także ja myślę, że teraz może się zacznie rzeczywiście taki bull market na, na, na polskim pieniądzu. Udało się wyjść z jednego i z drugiego, no. No to, to, to jest jakby dla tych, którzy mają wracać. Może, może dobra nadzieja, że, że, że jednak nie jest tutaj w tej części świata tak źle. Proszę Państwa, coraz więcej ludzi, coraz więcej chce wracać do Polski. Nie dziwię się. W takich krajach jak Belgia godzina policyjna, we Francji godzina policyjna od siódmej wieczorem, w Hiszpanii godzina policyjna, w Wielkiej Brytanii co prawda nie ma. Wielka Brytania to jest może jakimś wyjątkiem, ale tam też, tam też jest nieciekawie. Może jeszcze tam najciekawiej z, z całej Europy Zachodniej, w Niemczech, rozruchy, gdzie, gdzie, gdzie mieszkać, prawda? Co, aha, przy okazji zapowiem, żebyście Państwo, miejsc lokalsi, lokalsi, żeby nie byli poszkodowani, to zapowiem, że za tydzień albo za dwa będzie audycja o tym, gdzie wyjechać. Gdzie można wyjechać, bo też niewiele jest miejsc, gdzie można wyjechać. Także Polska jest, proszę Państwa, w, myślę, w dziesiątce najlepszych miejsc do, do, do bycia, mimo, mimo że mamy taki no, nieudany rząd, ale to jest, to też tutaj z tym rządem, ja, ja myślę, że nie jest tak najgorzej, bo oni zaczęli się bać. Oni się boją. I, i nawet podobno w kręgach y, zjednoczonej. Prawicy, mówi się, że, że już ich los jest. Dni są policzone. No w każdym razie, mimo że nie ma jakichś widocznych, wyraźnych ataków czy, czy protestów, to jednak pozycja, pozycja pisów i tych przybudówek słabnie. Co jest, dobrym, co jest dobrą wiadomością dla, dla obywateli zaczyna coraz większy jest ruch oporu, w tym sensie, że, że przełamano, przeła, przełamuje się, powstaje szara strefa pandemiczna, czyli ludzie mimo, mimo zakazów pracują. No i to jest, i to, są, to są dobre, to są atuty Polski, chociaż na rynkach światowych ten, 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 ta trzecia fala została odebrana tak. Negatywnie, że aż złotówka straciła po nie wiem, po 2-3%. Proszę Państwa, yy, chciałbym powiedzieć tak, że, że jak ktoś wyjechał z Polski i wraca, to to, to jest dobra wiadomość dla tych, którzy tutaj są. Bo, bo, bo my nie wierzymy w to, że może być gdzieś gorzej niż u nas, prawda? Przeważnie jest tak, że jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni, słusznie zresztą. Ale to nie dlatego, że, że u nas jest gorzej niż gdzie indziej, tylko dlatego, że u nas jest gorzej niż mogłoby być. Prawda? To o to chodzi. No i tutaj, proszę Państwa, pierwsze pytanie, czy może pierwsze, no, takie, które się najczęściej, znaczy najczęściej powtarza, to jest, dlaczego ja wróciłem. Proszę Państwa, ja wróciłem po 17 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych i to powiem takiego. Udanego pobytu, bo mi tam wszystko dobrze szło, dobrze mi się tam żyło, dobrze zarabiałem, byłem zadowolony, Uczy, Nauczyłem się kapitalizmu, nauczyłem się szkoły austriacką, poznałem to w Stanach, właśnie poznałem libertarianizm. To by, by odżyłem, naprawdę byłem, byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, tylko że zaczęło się, miałem takie dwie wpadki. Mówię o tym nie dlatego, żeby tutaj. Cię, o sobie mówić, tylko dlatego, że one mogą być podobną, mogą spowodować, że ktoś również będzie miał podobną, y, podobne przyczyny czy podobne historie, zdarzenia. Otóż y, ja planowałem, że na, na stare lata osiądę na Karaibach i kupiłem z, ze wspólnikiem. Kupiliśmy ziemię. Na pięknej wyspie Holbosz Holbox się to pisze To jest meksykańska wyspa. Między, między, mniej więcej między Yukatanem a, a Kubą. No i, i, i kupiłem, kupiliśmy bardzo okazyjnie w idealnym, idealnym czasie. No, i wybudowaliśmy hotel. I Drugi hotel, czy trzeci na tej wyspie, dwa takie staruszki które wybudowano gdzieś tam 40 czy 50 lat temu jeszcze, kiedy to była wioska rybacka, bo to była jeszcze wioska rybacka, no a, a, a nasz był naprawdę najporządniejszym hotelem, pięknie, pięknie postawiony i tak dalej. No niestety mój wspólnik nie mógł znieść tego, że jest, że ten hotel mamy na spółkę i zaczął i zaczął bruździć. No trochę żeśmy, da, troszkę żeśmy sami sobie byli winni, to znaczy nie, on, on też dlatego, że kupiliśmy ziemię, nie zabezpieczając się, wiedząc o tym, że w Meksyku nie można, Meksyku nie można kupić cudzoziemiec nie może kupić ziemi do 100 kilometrów od, od, od linii brzegowej, ale myśleliśmy, że jakoś to, jakoś to pójdzie, tym bardziej, że on miał znajomą, która była, zapisaliśmy ją również na akcie notarialnym i yy, w razie czego no, to, on, to, to ten hotel nie bylibyśmy pełnymi właścicielami, tylko bylibyśmy wspólnikami Meksykanki, która, która y, figurowała na, na, na akcie notarialnym. Making long story short, proszę Państwa, po, było tak, że mój wspólnik zaczął kombinować z tą wspólniczką. Wspólniczka, za Wspólniczka mu zaczęła robić y, trudności i to poważne nam obu. Y, w końcu y, Doszło do, do sprawy sądowej, aż, aż do sądu najwyższego się, się toczyła, ta, toczyła, toczył spór między wspólniczką, która chciała nam tę ziemię ukraść, razem z hotelem, a nami. Wygraliśmy, no ale co z tego, jak w tym momencie e, straciliśmy, straciliśmy ten hotel, ponieważ, e, ponieważ wyrok sądu był taki, że hotel zatrzymuje gmina, na której była wioska, bo, my, bo nasza Ziemia jest posiadana nielegalnie, a my, a my możemy otrzymać, mamy otrzymać od gminy pieniądze, e, e, te, które włożyliśmy w budowę hotelu. To było po milionie dolarów, żeśmy w to włożyli, prawie wszystkie pieniądze, jakie miałem wtedy. Włożyłem właściwie wszystkie. No i i jak, i jak się zac... I okazało się, że gmina nie ma pieniędzy w związku z tym mój wspólnik zaczął kombinować z takim Meksykaninem żeby jednak gdzieś tam to zrobić tak, żeby to on przejął ten Meksykanin i tak dalej i tak pokombinował, że ten Meksykanin ukradł hotel no i straciliśmy hotel ja byłem załamany tym no to oczywiście strata strata olbrzymia prawie dorobek to robię kilkunastu lat pobytu w Stanach, no, na 10 dziesięciu lat, dwunastu lat, dwanaście lat w Stanach, no i wpadłem w wpadłem w taki, wpadłem w taki yy, taką depresję. E, nie, może nie tyle z powodu pieniędzy, bo, bo jeszcze byłem na tyle młody, że, że, jeszcze wierzyłem w to, że odpracuję te pieniądze. Tylko, tylko yy, no, wstyd mi było. No bo ja taki, prawda, byłem tam ostry tu gość, przyjechał biznes, dorabiać się do Ameryki, nagle wszystko straciłem. Nie udało mi się to. Zachowałem się jak, jak, jak ten, Łączyłem pieniądze, ha, swoją reputację. Poza tym jeszcze ja pracowałem, byłem już maklerem wtedy i zacząłem, i za, i, i zacząłem zauważać, Pewne załamanie się w gospodarce amerykańskiej. Zaczęły się kłamstwa, zaczęły się fałszerstwa. Uczono nas w firmie oszustwa, jak, jak kombinować, żeby, żeby sprzedać za, jaką, za, za wszelką cenę. Potem przyszedł kryzys 1999-2000. To mnie wszystko tak razem zniesmaczyło, z, z że postanowiłem wrócić, ale ja już, postan ja już postanowiłem wrócić zaraz po przyjeździe, to znaczy. W 1985 roku przyjechałem i chciałem już w 1990 roku, jak się w Polsce zmieniło, ja, mówię, ja byłem już w 1989 razu przyjechałem do Polski. Zobaczyłem, że to jest fajnie, że są perspektywy, że to się wszystko będzie rozwijało, że to jest stabilne. I chcieliśmy wrócić, ale żona mówi, że a dziecko już chodzi do szkoły, już po angielsku, po polsku ona tam do szkoły nie chodziła, nie będzie wiedziała gramatyki i tak dalej. No i żeśmy zostali. Ale już w 2002 roku postanowiłem, bo to kilka lat trwało odbijanie tego hotelu. W 2002-2003 się właściwie no, nie skończyło, bo skończyło się w 2008. Już było wiadomo, że się nic z tym nie da zrobić. Ale, ale w 2002-2003 jeszcze jaka taka nadzieja była, więc ja się spako spakowaliśmy się i do Polski. No i, i, i teraz ja... następne pytanie jest. Jakie napotkał Pan szanse i trudności? No, proszę Państwa, przede wszystkim, i to są wspólne rzeczy dla wszystkich właściwie powracających za granicę. Mianowicie, pierwsze, że ci znajomi, bo ja, ja utrzymywali, myśmy utrzymywali bardzo żywe kontakty z, z Polską. Cały pobyt, całe 17 lat, ja byłem 60 parę razy, 62 razy chyba byłem w Polsce, a mi z powrotem 60. Więc często byliśmy, prawda, prawie 4 razy do roku. Um, utrzymywaliśmy ze znajomymi kontakty no, wszędzie nas witano bardzo, tak, tak, tak że żyliśmy, żyliśmy życiem tych ludzi, a oni żyli naszym jak żeśmy przyjechali to się zmieniło, no zupełnie straciliśmy, straciliśmy cały urok swój, bo już byliśmy, już byliśmy swoi już, już to, to było takim trochę pierwszym rozczarowaniem dla nas Drugim, drugie rozczarowanie było takie że że było biurokracji, wszędzie ta biurokracja zaczęło się, zaczęło się już pogarszać w Polsce. 95, 6, 7, tak może do, do, do końca ubiegłego milenium, tysiąclecia, jeszcze się Polska rozwijała tym takim właśnie ruchem czy, czy, czy impetem, jaki zapoczątkowała ustawa Wilczka. I ta wolność gospodarcza, jaka zapanowała. A tu się zaczęło, już zaczęło się przykręcanie śruby, ale ja to odebrałem fajnie, tym, czas, tym, tym bardziej, że za dwa lata była perspektywa, 2003 właściwie wróciłem, na początku 2003, że była perspektywa wejścia do Unii. Myślę że no to dalej to będzie, to dalej będzie, będzie jakaś, jakaś szansa. No, w tak zwanym międzyczasie, jak, jak jeszcze, jeszcze jak... Ja miałem taki, tak, taki dylemat, czy wracać do Polski, czy osiedlać się w Meksyku. I wybrałem Meksyk. I, i dlatego kończyłem ten, ten, ten hotel. Ale można było, mogłem tutaj równie dobrze tutaj yy, coś zrobić. Ja zawsze mam taki, mam taki sposób ży życia, że nigdy nie idę na całość. Turzem no, jestem może. Yy, I dlatego zawsze się podpieram czymś. No i miałem taki plan B. Kupowałem tutaj. Kupiłem ziemię. W Polsce um, jakiś interes założyłem w wydawnictwo książkowe i to mnie, i to mnie porwało, bo, bo jednym z takich motywów, dla których chciałem wrócić do Polski to wcześniej, to było to, że się nauczyłem trochę tego kapitalizmu tego, jak w praktyce wygląda no, biznes, jak, jak w praktyce wygląda bogacenie się. Ale nie, nie tylko bogacenie, no, normalnie życie, życie y, y, szczęśliwe, życie pełne. Y, i, I energetyczne i przedsiębiorcze. To no więc myślę, że jak tutaj przyjadę, to będę. A zresztą zapraszano mnie, zapraszały mnie jakieś firmy ubezpieczeniowe, jakieś banki, jak, jakieś firmy finansowe. Ja miałem prelekcję, opowiadałem o tym, co robiłem. Ja przez, przez pierwsze 7 lat byłem, byłem pośrednikiem na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. A potem, potem zostałem maklerem. No i tutaj właśnie takie i o, o nieruchomościach, i o bankach, i o hipotekach, i o, y, 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 y o papierach wartościowych. Także widziałem, że jest ogromna potrzeba na, na edukację, i myślę, sobie, że coś, coś w, tej, w tym kierunku zrobię. No i założyłem wydawnictwo książkowe ior Publishing. Które do tej pory istnieje, ja już, jestem, ja już je sprzedałem, jest, jest nowy właściciel, wszystko się dobrze rozwija. Wtedy się też fantastycznie rozwijało. Znaczy, jak zacząłem, w pierwszym roku sprzedałem książek za 2000 złotych, czyli mniej więcej 100 książek za, 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 za 11 miesięcy, bo, bo w lutym otworzyłem. Ale potem zaczęło się to, zaczęło się to rozwijać, potem sprzedawałem dziennie tyle, co, co, co wtedy w pierwszym roku. Także przez 20 lat, kiedy, kiedy tym. Wydawnictwem zarządzałem, to się wszystko fajnie rozwijało. Ja byłem spełniony, szczęśliwy, fantastyczny, naprawdę był fantastyczny kraj. Jeździłem po świecie na konferencje, miałem znajomych, głównie Amerykanów, głównie Amerykanów, a trochę Anglików, jakichś tam Niemców i opowiadałem im o Polsce. No to nic, niczego prawie, że chyba może coś tam podkoloryzowałem, ale nie, nie przesadzałem w tym, że, jest, że, jest, że była Polska w latach powiedzmy 2000. 4 2003 do 2012 była Polska najlepszym krajem na świecie albo jednym z najlepszych krajów do życia i do pracy na świecie i tutaj przyjeżdżali też zapraszałem tych potem żeśmy założyłem szkołę szkołę biznesu i ta szkoła się rozwijała właśnie w takim kierunku żeby przyswajać te doświadczenia zagraniczne Uczyć wiedzy praktycznej, jak prowadzić biznes. Przyjeżdżali tutaj do nas na wykłady różni wybitni biznesmeni, politycy i, i profesorowie uniwersytetu, i oni widzieli, wiel, większość z nich mówiła, że tu by mogli mieszkać. Pamiętam, jak kiedyś taka pożegnalna kolacja, było chyba nie 6 czy 8 osób z różnych krajów, z, z Gwatemali, dwóch ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Niemiec, siedzimy. I, i, i troszeczkę, troszeczkę się podpili i mówią, że oni by tu chcieli mieszkać. I to, oni, to prawie wszyscy, ktoś tam zapytał, czy chciałbyś tutaj mieszkać, czy mógłbyś tutaj mieszkać, i, i prawie wszyscy mówili, chyba wszyscy powiedzieli, że mogli, mogliby tutaj mieszkać. To nie była kurtuazja, to był fajny kraj. Więc dlatego ja nie żałuję tego powrotu, chociaż już się przygotowuję do, 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 do kolejnej emigracji, ale jak widzicie, teraz właśnie nie ma gdzie emigrować. No, są, jest, jest kilka takich enklaw, o których powiem e, następnym razem, ale, ale w tej chwili, w tej chwili, w dalszym ciągu uważam, że Polska jest, jest konkurencyjna. Kiedyś słuchałem, kiedyś słuchałem e, nagrań z, z konferencji e, finansowej konferencji poświęconej papierom wartościowym i inwestycji, w ogóle inwestowaniu w zagranicznym i wśród chyba dziesięciu krajów, czy może ośmiu krajów, które wymieniano jako miejsca dobrego i, i owocnego inwestowania, Polska była, zawsze tam była. Więc dlatego mówię o tym, żebyście nie myśleli, no tu jest oczywiście okropnie, jest antyprzedsiębiorczość, ale nie tylko ze strony rządu, ale ze strony obywateli. Każdy nienawidzą zawistni, zawistne masy takich nieudaczników, nienawidzą ludzi przedsiębiorczych. I oni to właśnie oni powodują, że, że rząd się tak nie boi, czy że jest tak bezczelny w stosunku do przedsiębiorców. Bo gdyby rząd wiedział, że jak, że jak zamkną kogoś tam, prawda, albo mu zrobią krzywdę, tak jak, jak z tym Optimusem, czy. czy czy, czy jeszcze tam inne masę było szlachcicem, Leszkiem i tak dalej których trzymano w więzieniu po, 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 po areszcie po, po 3, 4, czasem nawet i 5 lat to by tego nie robili ale to ani i pan Tusk i pan Kaczyński nic sobie z, tym nie, z tego nie robią bo oni sami nie są przedsiębiorcami nie są przedsiębiorczy i, i, i w związku z tym, związku z tym psz, nie dbają o nas no ale, ale mimo to Mimo to jest przedsiębiorczość, jest, są biznesy, prawda? Ludzie, ludzie budują. Zobaczcie jakie piękne sklepy mamy, jakie mamy, jakie mamy fajne hotele czy hoteliki, te boutique-hotele, turystycznie się rozwijamy. Przemysł odzieżowy fantastyczny, obuwniczy, mebl meblarski. Tutaj powstają, to może nie high-tech, ale ten taki mid-tech, środkowa, środkowa półka I, tu je, i tutaj są szanse. A jak będą podskakiwać, to chyba ludzie znowu wyjdą, tylko będzie za solidarność przedsiębiorców. Wyjdą na ulicy albo, albo, albo po prostu będą wylewać gnojówkę pod domami tych, tych, tych naszych bądźców, bo inaczej się z nimi nie da. Także generalnie atmosfera, mimo że jest gorsza, znacznie gorsza, to wszędzie na całym świecie jest gorsza. Proszę Państwa, co się dzieje, co się dzieje w Kanadzie? Co się dzieje w Argentynie? Argentyna to był kiedyś najbogatszy kraj świata. Teraz jest żałosny, biedny. Naprawdę. Smutek, a kiedyś 300 tysięcy. W Buenos Aires jest 300 tysięcy restauracji, barów, restauracji. 300 tysięcy. To że wyobrażacie, że to, to było. Ludzie chodzili, prawda, skoro tyle tego było. A teraz pusto, smutno. Nie ma pieniędzy, dewaluacja, nie dewaluacja, inflacja i dewaluacja, wszystko razem. Więc y, dlatego y, ja bym się tutaj nie kierował w y, y, swoich decyzjach o powrocie tym, jak, jak jest tak, że tak powiem, obiektywnie czy ogólnie, tylko patrzę, porównał się z tym, co mamy tam i tu, co możemy mieć. I z tym, co ma przeciętny człowiek, i, I my, my jesteśmy nieprzeciętni. Proszę Państwa, powrót ludzi, tak, taka fala, jak w tej chwili nastąpi, ta fala jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo korzystnym zjawiskiem, pożytecznym zjawiskiem dla wszystkich, dla całego kraju. Bo przede wszystkim przyjadą ludzie z doświadczeniem za zachodnim. Doświadczenie zachodnie jest o tyle lepsze, że tam jednak tej wolności było dużo więcej. Że tam jest, tam, co prawda, w tej chwili dost Przykręcono im śrubę tak jak nigdy, nawet bardziej niż nam, niekiedy, to, to jednak oni gdzieś tam we krwi mają, mają tę i uczciwość, i, i rzetelność, i, 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 i inspirują się jeden, jeden drugiego. Nie ma takiej zawiści. Chociaż zawiść jest wszędzie, ale może nie ma, nie, nie oni się wstydzą tam zawiści. U nas się nie wstydzą. Jest kapitał. Mamy kapitał, ci przyjeżdżający ma, mają kapitał. To jest, do, to jest doświadczenie po, polegające na wymianie kapitału, na przywiezieniu tutaj duż, dużego kapitału. Mamy język, mamy już przewagę konkurencyjną. Wiemy, jak, jak, można, jak można wykorzystać ten kapitał, jak można tę wiedzę zaimplementować za, za w kraju, w którym jeszcze tutaj. Jeszcze jesteśmy pod wieloma względami prowincją świata. Obyczaje są tam też inne, prawda? Inne zwyczaje. Jest większa uprzejmość, grzeczność, puszcza się jeden drugiemu, pomaga, życzliwość, taka. To, to tego, to mamy we krwi. I Jak przyjedzie tutaj na przykład 300 tysięcy ludzi, ja, ja szacuję, że przyjedzie może nawet i pół miliona, dlatego że. Yy, tam na zachodzie, oni to wszystko na poważnie biorą. Tam, tam, nie, tam ludzie nie, nie stawiają się władzy, tak jak my. Widzieliście, że jakieś rozruchy, żeby jakieś rozruchy były o obalenie rządu. We, no, we Francji tam próbowali, no to aby to zgasili. Zgaszono, to Francja jedna tak podskakuje. Ale ani w Hiszpanii, ani w Belgii, ani w Holandii, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, nie ma to tam, są jakieś na, na tle rasowym, czy na jakimś tle LGBT, czy tam innym innych z, z bokach to... Ale, ale tak, żeby, żeby ktoś chciał obalić siłą władzy, a u, nas, a u nas my jesteśmy przyzwyczajeni, my sobie z tym poradzimy, oni nie. My jesteśmy poza tym odważniejsi. Mimo, że na razie nic się nie dzieje, to jednak wrze, bo, ja, bo rozmawiamy z ludźmi. Rozmawiam z ludźmi, widzę jak to jest, więc, więc pod wieloma względami jesteś, ten kraj będzie przyjemniejszy dla Polaka. Może, może Holender czy, czy, czy Belg by się źle. Źle tutaj czuł, czy Szwed, ale wydaje mi się, że też z cudzoziemcami rozmawiam i wielu cudzoziemców tutaj spędziło lockdown. Tak, lockdown. Spędzili pols lockdowny I mm, wielu, no ja, ja poznałem chyba ze 4-5 osób, ale jeżeli jest tyle osób, ja poznaję, prawda, taki zwykły człowiek, to, to, to ilu tutaj musiało takich, takich być? Poza tym Polki są ładne, piękne, prawda, i, i oni chętnie wychodzą, żenią się z Polkami, albo przynajmniej. No, mają na rzeczy. Brak. Więc y, tutaj, się, tutaj się do tego kraju ciągnie. Dobre, dobra kuchnia, bardzo dobra, dobre jedzenie. Więc to wszystko, to wszystko sprzyja. A jeszcze dodanie do tego tej, tej pikanterii, tych przypraw zachodnich, to powoduje, nie, że, że, że kraj się staje bardziej taki światowy. No, nazwijmy to w cudzysłowie światowy, ale to jest, to jest taka większa ogłada, jakaś pewność siebie. Wie, bo bo, bo tu troszkę jest prowincjonalizm, tu jest, jest zaścianek, takie, nie wiem, się tam, ludzie potrafią się za, zabijać za, za rzeczami jakimiś symbolami albo, albo, albo kłótnie, nienawiści. Strasznie to jest. No I dużo nieuczciwości jest dużo też. To, to, to też, jest, to też ale to, jak to tak powiem, to mamy gdzieś tam we krwi jak nie, nie własnej to, 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 to zasłyszanej czy, czy, czy od sąsiada. I wtedy, I wtedy nam tutaj już jest łatwiej. Prze przewagą konkurencyjną dla tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy, to jest to, że mają kapitał, że mają doświadczenie, że mają, że mają motywację i że mają... Yy, i że mają... Yy, no, no, to wystarczy, prawda? No i oczywiście doświadczenie. I że mają, że, że będą, że będzie, że będzie im łatwiej. Kapitał mają. Więc dlatego będzie im łatwiej... A poza tym, jak, jak ktoś mi mówi o tym, że jest trudno, to ja mu mówię, wszystkim jest trudno. Więc wszystkim będzie tak samo trudno, ale jak ty masz więcej pieniędzy, masz więcej doświadczenia, więcej pewności siebie, od pewność siebie to też jest zachodnia cecha. To będzie ci łatwiej tutaj wystartować. Jaki jest, teraz proszę Państwa, start jest trudny zawsze, wszędzie. Każda, państwa, każda emigracja jest, jest kosztowna. W tym sensie, że że się ponosi cenę, a ci, którzy emigrują, to ponoszą, to, to, to nie, 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 da się tego, nie da się tego skompensować. To jest, to jest naprawdę cena rodzinna. Ja mam rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Córka jest, mieszka tam i wnuki prawda? są w Stanach Zjednoczonych, nie chcą tu przyjechać. Poczekamy, ja jeszcze czekam, bo tam niedługo się tak poprawi w cudzysłowie, jak ten Biden teraz ogłosił. Program, program uruchamiania gospodarki, to ten program ją kompletnie już rozłoży Amerykę. Także pewnie tu przyjadą. No ale, ale nawet jak, jak nie, no, często jest tak, w normalny, normalnym świecie, w no, tym normalnej naturalności, że tam dzieci zostają, my no, jesteśmy tutaj. Tu nie wiadomo po tym, czy, czy nas pochować tu, czy, czy, czy tam się pochować. Jak się. Po, ja bym się chciał pochować w ziemi polskiej prawda, no ale, ale co będą, będzie będziemy rodzina przyjeżdżała raz ile razy przyjadą, Gdzieś, raz na 10 lat może na 5 lat, może pieniędzy nie starczy, nie wiem, może być trudno mogą być te znowu, te pandemie to może być permanentna pandemia i pra, oni do tego zmierzają ale to trzeba, to trzeba ukrócić to tak samo jak z naszymi, tak samo trzeba będzie z tamtymi tam, tamten ruch ukrój, tamten no, ruch nazwijmy ukrócić. Więc, proszę Państwa, gdybym miał, gdybym miał doradzić, to bym doradził tak. Jeżeli porównajcie, zawsze człowiek zawsze człowiek postępuje tak, żeby mu było lepiej. Przepraszam. W związku z tym, niejako to jest, to jest ten pierwszy aksjomat austriackiej szkoły ekonomii, że Człowiek robi tak, żeby było lepiej. Żeby, żeby się z sytuacji, w której jest, przeniósł do lepszej. Jeżeli taką macie ocenę, jeżeli taka jest ocena wasza, tylko zróbcie tę ocenę nie tak, jakbyście chcieli, tylko tak, jak, jak jest. Tak, prawdziwie. To, się, to, to zobaczycie, czy wam warto jest się przenosić. Wydaje mi się, że w większości będzie warto. Bo tam będzie, tam będzie dużo większy kryzys niż, niż u nas. Przynajmniej... E, Psychicznie odczuwalny. Bo tam jednak się wzbogacali, przecież ileś 200, 300, 400 lat, prawda? Budowali, budowali, budowali. Wojen, wojny nie były takie niszczące. Nie było komuny, i tak dalej. Więc tam jest, jak się spada tam, to z bardzo wysokiego konia. I oni tam oni to odczują, to będzie taka depresja, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tam są Wnuczka mi co, 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 co Róż pisze, że, że ktoś tam z jej klasy albo, albo kolega ze szkoły wyskoczył przez okno, drugi się przeciął, żeby. Samobójstwa wśród młodzieży, załamanie jest, jest, jest potworna, potworna psychiczna depresja w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, która jest, która jest odizolowana od siebie, a oni jednak szukali, bo świat dorosłych jest odizolowany w Ameryce. Od, od jeden obcy od obcego, bo rodzinnie oni się trzymają, ale, ale taki obcy czy kolega to nie ma czegoś, tam. przyjaciel. Bym się z nim spotykał i, i żył jego sprawami, nie, nic, nie, to, to, ich, to ich nie obchodzi. Ale młodzież, młodzież chciała się jakby od, 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 odreagować ten egoizm, czy może taki indywidualizm, przesadny indywidualizm o ich rodziców. Uniemożliwiono im to, to pandemia uniemożliwiła, więc, więc jest, jest źle. Macie swoje dzieci. Jeżeli, jeżeli nie, za, nie, nie, nie zaburzycie tej relacji ze swoimi najbliższymi, no to a, a, a macie szansę na to, żeby sobie poprawić, to wracać. Jaki jest najważniejszy czynnik? Tu pytania teraz, którym się kierować, jakim się kierować przy decyzji o powrocie? No to już powiedziałem, mowa o 40-latku. No 40, 50, już jak ktoś ma 60, to już bym tak nie podskakiwał. Tym. Czym zawsze, czyli korzyść własna, tak. to jest korzyść własna. Nic na siłę. Pamiętajcie o ludziach, bo ludzie są najważniejsi. Więc zanim, się, zanim tutaj przyjedziecie, to pewnie dwa lata minie. Od decyzji do, do wykonania to jest około dwóch lat. I teraz przez te dwa lata przynajmniej odświeżcie swoje układy rodzinne czy znajomości przy, z przyjaciółmi. Tylko nie tak, żeby szukać, żeby się przyjaźnić wtedy, kiedy nam są potrzebni ludzie tylko bo, być, być bez, bezinteresownie e, przyjacielskim, beziter, bezinteresownie życzliwym. Nie w sensie materialnym, tylko w sensie takim psychicznym, żeby oni widzieli, że, że się cieszycie z tego, że, że będziecie tutaj i że będziecie z nimi, może się zaprzyjaźnicie, ponownie ta przyjaźń ożyje. Próbować, e, próbować też, e, ja bym zapomniał, o takich mrzonkach jak praca na etacie, czy gdzieś tam się, że się gdzieś zatrudnicie, tylko własny biznes. Ewentualnie, jeżeli na etacie, to, to rzeczywiście są takie przypadki i, i nawet jeszcze nawet ostrzejsze. Mianowicie, że Polacy, czy Amerykanie, czy, 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 czy Niemcy, czy Chińczycy pracują w polskich firmach. Tutaj w polskich, bo tu, sami, tu jest, jest już trochę firm takich, które mają światowy poziom. CD Projekt. Nie, nie znam innych, nie, nie pamiętam nazw innych, ale na przykład CD Projekt i mój, mój siostrzeniec, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, on aplikował o pracę tutaj, przy, przy, przy Cyberpunku. On nie dostał tej pracy, bo później, ale, ale był wzięty pod uwagę. Także i, by, i bardzo chętnie by tutaj przyjechał, i bardzo chętnie by tutaj był, mimo że bez tej pracy to on by prawdopodobnie nie przyjechał. No i teraz tak. Czy warto w Polsce kontynuować edukację dzieci po angielsku w szkole międzynarodowej? Oczywiście, że warto. Nie, nie tylko, że warto, ale należy, ponieważ znajomość języków obcych to jest to, co nas różni od zachodu. Oni znają, my nie znamy. I dlatego to jest jeden z tych naszych zaściank zaścianków: że, że się nie uczymy, nie chcemy się uczyć języków obcych. I, i to trzeba, i to trzeba y y absolutnie kontynuować. Zresztą, ja mam, ja mam y y przyjaciela, który który był przez kilka, chyba z 8 czy 10 lat, był, był visiting profesorem w Stanach Zjednoczonych i tam był, pojechał z rodziną. Jego syn zaczął tam chodzić chyba do przedszkola, przedszkole pierwszą, chyba do trzeciej klasy. Chodzi, przez 4 czy 5 lat chodził tam do szkoły i, i, tak, i tak pilnował tego angielskiego jak po powrocie. Oni tu potem wrócili, jeszcze, jeszcze wrócili jestem można nawet za komunę, a nie, nie, na początku chyba, albo może ostatni, koniec komuny, to on tak pilnował tego angielskiego, że, że kiedy mu się urodził, kiedy miał dwóch synów, ma, to do jednego syna w ogóle nie mówi po polsku. Ojciec Polak, chcąc uczyć swoje dzieci angielskiego, amerykańskiego, to mu, mówi do nich, do, do jednego z nich, do, do młodszego, do starszego, mówił po polsku. Czasami, ale też, też się stara mówić po angielsku. To nie, jest, to nie jest jakiś brak patriotyzmu, to jest właśnie patriotyzm, dlatego że im więcej, im jesteśmy lepiej wyedukowani, im, im łatwiej sobie radzimy w kontaktach ze światem, tym, tym, tym jesteśmy dumniejsi z tej swojej polskości. Ja nie muszę, ja nie muszę mieszkać w Stanach Zjednoczonych, żeby, żeby być, czuć się kimś, bo ja, proszę państwa, poznałem. Na przykład Newt Gingricha, który był moim idolem, jak go poznałem, to już przestał być, to w Polsce go poznałem. Poznałem sen, sen, dwóch sędziów Sądu Najwyższego Amerykańskiego, nie będąc w Stanach Zjednoczonych, tylko tutaj. Poznałem, spotkałem tutaj wiceprezydenta. Więc, więc to są. To, 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 po, nie musimy się czuć jak w zaścianku, jeżeli nie będziemy sami za ścianki. Szkoły polskie nie są złe, ale jeżeli już to bym posłał na, do prywatnej szkoły. Może szkoły wyższe. No, zobaczymy, jak się, jak się utrzyma amerykańska edukacja, ale wydaje mi się, że amerykańska edukacja to już też w ogóle edukacja wyższa jest w tej chwili w fazie syłkowej, kryzysowej. Szkoły się zmieniły w jakieś uniwersytety marksizmu i leninizmu, i, 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 i są coraz gorsze, nawet te Harvardy, nawet Yale i tak dalej, Stanfordy. Jakby ktoś chciał inżyniery, in, kierunki inżynieryjne, to no może się w Polsce uczyć. Medyczne też może się w Polsce, bo mamy, wbrew pozorom, mamy dobre szkoły medyczne, tylko, tylko mamy fatalną służbę zdrowia, ponieważ no, wielu, wielu względów. Polskie, polskie szkoły są generalnie lepsze podstawówki i średnie. Są lepsze niż, niż zagraniczne, chociaż ta, te, ta, ta, ta poprawność polityczna też już do nich do nich wkracza. Posłać do szkoły prywatnej, jak, a jak nie ma, to założyć szkołę prywatną. Jeżeli się potrafi albo chce, to homeschooling i homeschooling polecam. To jest, to jest rzeczywiście gwarancja, że, że, dziecku, że dziecku nie, nie, nie zostanie zrobione, zrobiona krzywda i nie wszczepi się mu genu czerwonych oczu. W Anglii zgromadziliśmy parę mieszkań i trochę emerytury. Zostawić to czy przenieść do Polski, by mieć pod ręką. No, nieruchomości się nie da przenieść, ale ja bym zostawił nieruchomości w Anglii, tylko pilnował, bo tam, jak pamiętacie, przed tygodnia, jest podatek od nieruchomości, czyli ten, ten, ten katastrofalny, prawda? W związku z tym mogą wam, jak tam zapomniecie, zapłać tak jak opowiadałem, że, że raz zapomnieliśmy, to mało brakowało. No może nie, nie, nie zabraliby nam, bo może byśmy zauważyli, ale już by nas to kosztowało dużo, dużo może nawet i majątek. Ja bym dywersyfikował zasoby. Mnie uratował, co mnie uratowało, jak ja odbudowałem swój, swój no to te, te straty, ten, te, ten hotel, prawda. Ten hotel mi przepadł, prawda. Milion Milion na jakby to wszystko policzyć, to tam parę milionów dolarów. mnie to kosztowało. Ale ja zawsze, właśnie jak powiedziałem, ja się podpierałem. Jak, jak gdzieś tam była okazja, to kupiłem działkę pod Warszawą, albo gdzieś tam, albo, albo wszedłem w jakiś interes, albo jakieś udziały, albo jakieś akcje, albo jakieś obligacje. Tak, tak kupowałem takie, nie, nie jakieś. Nie, to nie były jakieś. Zasadnicze pozycje, tylko tam kilka tysięcy dolarów czy kilkanaście tysięcy złotych, i to wkładałem. I to mnie potem uratowało, bo jak Polska weszła do Unii, to wszystko zaczęło tutaj nabierać wartości. No i, i, i z Zachodu, jak chcieli przyjechać, no to musieli płacić już coraz więcej. No ja, jak się miało coś, no to można było tym się odbić. Poza tym, w Stanach też, też sobie tak robię, mimo że ten. Hotel, pamiętam, że potrzebne było więcej pieniędzy na, na, na przybudowie hotelu, to ja jednak odłożyłem sobie 50 tysięcy i kupiłem segment taki, który tam był okazyjny. Prawda? Potem drugi, potem trzeci. I jakoś to potem, potem sprzedawałem to 4-5 razy drożej. Kiedy, kiedy boom wrócił po tym kryzysie 99. Kryzys 99 do 2000, do 2002 roku. No to, no, to wtedy kupowałem. Także rozrzucałem te pieniądze, dywersyfikowałem. I dlatego to samo radzę, to samo radzę robić tym, którzy, którzy będą wracać. Trzeba pilnować, żeby, 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 tam co, żeby nam coś nie przepadło, żeby nas tam ktoś nie, nie, nie włamał się. No, takich ci, ci, ci okupa prawda, w Hiszpanii. No, to, 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 to rzeczywiście jest zagrożenie. No, w Anglii, czy w Niemczech tego nie ma, ale w Niemczech jest w Niemczech jest, jest prawie tak, tak liberalne prawo dla, dla, włama, dla włomów że, że mogą nam wejść do mieszkania i będziemy lata ich wyrzucać o ile nam się to uda czy obywatel USA mieszkający w Polsce płaci podatki? niestety tak, ale USA obowiązuje prawo pozwalające obywatelom zamieszkałym za granicą zarabiać bez podatku do to chyba 107 czy 108 tysięcy dolarów rocznie. Czyli jeżeli będziecie, ktoś z Ameryki wróci i nie będzie miał dochodu w Stanach Zjednoczonych, tylko będzie miał dochód w Polsce, to ten dochód w Polsce do 100 tysięcy dolarów rocznie, to nie jest tak mało, to jest 400, prawie 400 tysięcy złotych rocznie, czyli 30, 30 parę tysięcy miesięcznie, możecie zarabiać w Polsce bez, nie płacąc podatku. No będziecie polski podatek płacić. To jest inna historia, ale, ale amerykańskiego się nie płaci, ale Amery Amerykanie płacą podatek nawet od dochodów w, w Etiopii. Amery Stany Zjednoczone i Erytrea chyba. Są dwa kraje na świecie, które obciążają podatkiem z, z osiągniętym winnym od dochodu osiągniętego w, w, innym, w innym kraju. Poza, ty, poza tym czegoś takiego nie ma. Po, teraz Polska, przepraszam, Polska jest trzecia. Polska też opodatkowała też dochód cudzoziemców. Jak mogą być w przyszłości opodatkowane emerytury z UK? Nie wiem, proszę Państwa, ale ja bym, ja bym dla, dla dobra własnego, dobrego samopoczucia i, i, i również dla, dla, dla ze względów racjonalnych, ja bym po prostu zapomniał o emeryturze. Nie ma emerytury. Co to jest emerytura? Emerytura to jest jakieś śmieszne, śmieszne pieniądze, które możemy, możemy sobie zrobić emeryturę, pracując efektywnie, inwestując swoje dochody, żyjąc gospodarnie, żyjąc oszczędnie i gospodarnie, nie szaleć. Tutaj miałem znajomego, który przyjechał do Polski ze Stanów Zjednoczonych, nie miał tych pieniędzy bardzo dużo, bo to wbrew pozorom, proszę państwa, przyjazd do Polski to jest droga sprawa. To nie jest tak. Że, że ktoś z Ameryki, ho, z Ameryki, to do Polski, do biednej Polski, to, to, to łatwo przyjechać. Nie, tu jest dużo drożej. Tu jest dużo drożej, przynajmniej na tym etapie osiedlenia. Tam jadę i za 10 tysięcy dolarów kupuję sobie dom, który jest wart powiedzmy 180, czy tam 150 tysięcy. Płacę, płacę w ratach i, i pracuję i, i, i żyję. A tutaj trzeba kupić dom. Na raty nie będzie kupować. No, można kupić, ale teraz, teraz jest zresztą trochę inna sytuacja. Teraz, teraz Polska jakby zyskała na, 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 na atrakcyjności przez to, że jest bardziej, mamy więcej wolności niż inne kraje na świecie. Poza paroma nie będę teraz tutaj zdradzał, ja potem wam powiem, które mają o, o tym. Więc dlatego, dlatego teraz powinniśmy być bardziej wyrozumiali dla pewnych, porównywać. Co tam mam, a co tu mam. Przecież tam w szkole opowiadała mi córka, że jej, jej przyjaciółki syn coś powiedział takiego, takiego ostrego, nie wiem, czy tam związanego z wagą, czy z kolorem skóry na, na, na koleżankę w szkole. To go wyrzucili ze szkoły, państwowej szkoły go wyrzucili. Publicznej szkoły. Bardzo, bardzo, bardzo... To tam można, można sobie... Krzywdy, tam, krzywdy nawet nie trzeba szukać. Jest na każdym kroku. Jest coś takiego, jak, jak kiedyś było w Polsce, prawda, że, czy tam w Sowietach, że, że ktoś e, pa, czytał e, Sołżenicyna, to, to pamięta, że, że ktoś tam sobie nie wiem, podtarł, czy w toalecie m, używał g, g, gazety, z, w, w której na, na jednej ze stron było, była podobizna Stalina, no to, to go na, na Sejbir wysłali. Bo tam, się, tam jest tam, już jest blisko tego. Więc emerytury, oczywiście pilnować emerytury, jeżeli tam macie jakieś prawo do emerytury, no to pilnować, bo tam w Wielkiej Brytanii podobno jest nieźle z emeryturami. Nie wiem, jak będzie dalej. Czy będą opodatkowane? Myślę, że, myślę, że będą opodatkowane, bo teraz idzie w kierunku tego socjalizmu. Nie wiem, jak, jak, kiedy, to się, kiedy to się skończy, ten, ten, to szaleństwo. Ale albo. Że załóżcie, że będą opodatkowane. No i co z tego? No wszyscy będą mieli opodatkowane, ale chodzi, bo Wy macie szansę na dwie emerytury: zagraniczną i polską. Ró rozważam równolegle pracę na etacie prowadzenie swojego biznesu i jeśli biznes by wypalił, to zrezygnowanie ze, z etatu. No to mo no można tak rozważać, ale to tak nie wiem, jakby się powieść pisało, to można tak rozważać, że bohater tak. Ale tu nie ma tak, że jak, na jakim etacie tu będziecie pracować? Na etacie to. To jest praca jest marna w, w Polsce. Chyba, że jesteście fachowcami, a jak jesteście fachowcami, to po co na etacie? To po prostu od razu. A takie, a takie życie, że się trochę pracuje w biznesie, trochę na etacie, to się kończy tak, że, że z etatu wyrzucą, a biznes upadnie. Trzeba się wziąć za biznes ostro i, i nie bać się tego. Bo biznes to jest jedyna szansa. Nawet jakby ten socjalizm przyszedł, to oni sobie nie dadzą rady, właśnie bez takiego małego, małego biznesu. I to jest. I to jest metoda. Perspektywa kontaktu. Perspektywa kontaktu z agresywną polityką antybyznesową organów rządowych oraz brak. A to, 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 to jest mój komentarz. Sorry. Brak doświadczenia biznesowego jest mocno zniechęcający. No. Dobra, to, to nie o to chodzi. Aha, chodziło o to, że, 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 że jak ktoś, że się boi. Że, że tutaj pytający się boi, czy on sobie poradzi z tymi urzędami skarbowymi, ZUS-em i tak dalej. No, wszyscy sobie jakoś radzą, to, to, sobie, to sobie radzą. A jak nie to na, czar, na czarna strefa. I już, czy, jest lepsza, czy lepsza jest praca na etacie, czy może lepiej skoncentrować się na samym biznesie? No to już powiedziałem. Póki ma się oszczędności z zagranicy. Oszczędności z zagranicy nie traktujcie jako, jako, jako kapitał, do, czy czy. czy Pieniądze, których, za które by żyli, tylko starajcie się je tak ulokować, żeby można było coś z tego wyprodukować. No teraz nie jest łatwo. No, mamy ten program tutaj, ten blog jest właśnie poświęcony temu, co robić z pieniędzmi, które, które mamy, które gdzieś my tam żeśmy zakitrali, mamy milion dwa, czy tam na na pół miliona i, i, i co? Już jest coraz mniej te pieniądze warte, bo te pieniądze przecież jeszcze jeszcze hmm, tydzień temu, 4 dni temu jeszcze, jeszcze był, pieniądz był wart 3% mniej. Bo no to 3% można stra było stracić w ciągu, w ciągu tygodnia czy 10 dni. To są duże straty. Trzeba, trzeba pilnować. Nie, nie jest łatwo. Jak najtaniej zapisać się w Polsce do kasy chory, jeśli człowiek nie zamierza formalnie pracować w Polsce, a chce mieć dostęp do służby zdrowia. Prywatne, proszę Państwa, Medicover prawie, prawie wszystko robi lepszy, dużo lepsze od, od, od um, Ubezpieczenia ZUS-owskiego ZUS czy nfz u um, Nie jest to wcale takie drogie, jeszcze jest LuxMed, jest, coraz więcej jest takich. Niedługo się sprywatyzuje, co, niedługo powstanie, skopiują cały, cały system zdro opieki zdrowotnej prywatny I, i, no i tam trzeba będzie się zapisywać. I to wcale nie jest naprawdę, to nie jest takie drogie. Dobra, jest dobra obsługa, nie czeka się długo. Um, to, 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 to tylko to. E, takie kombin ja, bym, ja bym się wyzbył te, tego takiego e, pędu do, do kombinowania, do, do takiego cwaniactwa. Zostawić to. Tam nie ma cwaniactwa na Zachodzie. Więc, e, a jak ktoś jest cwaniakiem, to, to pewnie z pogardą patrzycie, patrzycie na takiego człowieka. To nie zasługuje na więcej. Natomiast e, to można wszystko, to można wszystko jak, się dobrze, jak się dobrze poszuka, jak się porządnie żyje i porządnie e, to w, przygotuje swoje, swoje, swoje życie mat, materialne czy zawodowe. To, 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 to nie będzie tak. Czy spodziewać się, że będzie można, że można pracować dla firmy na odległość? Oczywiście to marzenie, prawda, dla firmy w Londynie. Oczywiście, że tak. Przecież można, ja znam ludzi, którzy pracują, ja znam, mam, mam znajomych, małżeństwo którzy pracują dla banku, pamiętam, że jak się nazywa, w Bostonie i on jest informatykiem, ona jest, ona robi coś związanego z księgowością i pracują na odległość teraz i, i, i bali się, że przy pandemii, to znaczy on, on nie miał, on cały czas pracował na odległość, jak, jako informatyk, ona musiała tam jeździć, bywała tam po trzy, po 6 miesięcy, wracała. Jak się coś umie, stąd właśnie apel, żebyście Państwo się nauczyli czegoś, żeby wszyscy, którzy mają problemy, tu mnie pyta ktoś, co zrobić, żeby dobrze zarabiać. Żeby dobrze zarabiać, to trzeba robić to, co dobrze, za co dobrze płacą. Trzeba się tego nauczyć. No ale ja nie umiem, no to się nauczyć. Chodzić są, można wszystkie uniwersytety, wszystkie fakultety uniwersyteckie można skończyć na YouTubie bezpłatnie, już mówiłem o tym. Ja tego nie sprawdzałem, ale to mi ktoś powiedział. Odpowiedzialna osoba. Więc, więc poszukać. I, I pouczyć się. No, nawet poświęcić rok. Półtora. E, i, I jak macie już odchowane dzieci, bo przecież z małymi dziećmi to mało kto wraca, chociaż pewnie też tak będzie. Z małymi to będzie trochę cięż, ciężej. E, ale, ale jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji, to to jest, to jest absolutny, absolutna konieczność. Nawet jakbyście tam byli, to też musicie. Bo, bo, bo tak... Bardzo często jest tak, że miałem, znałem ludzi z wyższym wykształceniem z Polski, dentystów, inżynierów, którzy pracowali, sprzątali. No, A to sprzątanie w supermarketach czy, 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 czy w komisariatach policyjnych, czy jakichś tam urzędach gminnych, gdzieś tam w Stanach, w Kanadzie, pracowali. Nieźle zarabiali. Na boku tam sobie coś tam, gdzieś tam coś skrobali i także dobrze im było, ale ale teraz już koniec, to już jest koniec. Nawet oni muszą pomyśleć, zwłaszcza oni muszą pomyśleć o tym, żeby, żeby się zaangażować w jakąś pracę poważną, nie taką, że płacą, bo jest, bo, bo był boom, było, można powiedzieć, było bezrobocie zaniżone no, takim taką pędem do, 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 do wygody, do komfortu, do komfortu pracy. Trochę, trochę też bufonady. A dzisiaj już nie, dzisiaj, będzie, dzisiaj będą wszyscy liczyć bardzo skrupulatnie każdy grosz. Tym nie, zamiast 12 robotników, to on zatrudni 11, a inny znowu nie, nie zatrudni kogoś i sam będzie to robił, albo, albo będzie miał człowieka, który będzie robił tę dodatkową czynność, sprzątanie biura. Teraz będzie, teraz będzie bardzo, bardzo gospodar dużo gospodarniej na zachodzie, bo inaczej to się. Się rozpadnie. Firma, kraj. Ile czasu potrzebuje człowiek, by na nowo się zdefiniować? Warto się przygotować. Ile? No, wydaje mi się. Ja się, ja się tutaj dość szybko y, zaadaptowałem. Ja w ogóle nie, nie mam problemu z adaptacją. Prawie nigdzie. Jadę sobie do Meksyku i za. za czy tam na Węgry, czy gdziekolwiek. Od razu się czuję. Czuję Węgrem, czy, czy, czy Meksykaninem. Tak, tak się staram. O, a teraz już nie, bo teraz już nie jestem taki elastyczny, ale jak byłem młodszy, no to nie miałem problemu. Więc trudno mi to y, powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to jest tak rok, może dwa lata. Rok, może dwa lata, dlatego że jak będziecie mieli pieniądze, będziecie mieli komfort, to będziecie, będziecie spokojni. Także to mo wtedy się, jak człowiek jest spokojny, pracuje y, nienerwowo, to wtedy szybciej. Y, definiuje, szybciej się adaptuje. Myślę, myślę że, że, że do dwóch lat. Ale, ale jak, jak, jak się jak, jak znajdziecie jakieś. Dlatego dobrze jest mieć właśnie te stosunki e, przyjacielskie. Czy, 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 czy znać, trzymać kontakty z kolegami, ze znajomymi? Tak? My, myśmy trzymali całe 17 lat trzymaliśmy kontakty z wszystkimi naszymi przyjaciółmi. Dlaczego? No nie, nie Nie dlatego, żeby coś nam pomagali, bo nawet nie, nie liczyliśmy się nad, z tym, że, że będziemy wracać. Jak ja wyjeżdżałem, to była ciemna, czarna komuna, czerwona komuna, ale czarna. I dlatego, jak wyjechałem, to ja, ja myślałem, że już koniec, że już nigdy nie wrócę. Byłem o tym przekonany. No, ale wróciłem. Po czterech latach już byłem. Cztery lata później. Wjechałem na, na, na 89. Tak się rząd zmienił. Mazowiecki został dezygnowany na. Jak na nowo rozpocząć karierę w połowie życia? No, karierę zawodową, jeżeli ktoś ma dobry zawód, coś umie potrafi, to nie będzie miał problemu, bo go przyjmą do pracy. Tutaj nie ma problemów naprawdę jeden, jedno, dwa spotkania i od razu się ma pracę. Jak się coś umie, naprawdę coś, coś umie takiego, żeby ten pracodawca widział, że, że my mu wyprodukujemy 100, to on nam da 90. Ale nie, ale nie, żeby to trzeba było się przyglądać gdzieś, jakoś, nie wiem, udawać, że, że, że się pracuje, albo szukać, szukać wartości w kimś, w, którym, w kim tej wartości nie widać. Czy są duże szanse? Jak celować na spokojną półemeryturę? No to na spokojną emeryturę można polować. Celować w ten sposób, że się jest bardzo efektywnym, dobrze zarabiającym człowiekiem. W pewnym momencie przestaje pracować tak intensywnie, jak do tej pory. I, i żyje z tego i inwestuje. Przede wszystkim, żeby in, in pieniądze były ulokowane lepiej niż w banku. A w tej chwili banku jest minus. Nie jest trudno. Ale nie jest trudno ulokować lepiej niż w banku, ale jest trudno ulokować tak, żeby można było z tego żyć. Więc. No to będzie może te doświadczenia zagraniczne, może tam wam się coś podobało, czego tutaj nie ma. I to, to, to przeniesienie, przeniesienie, ten efekt demonstracji jest bardzo, bardzo korzystny, bardzo pożyteczny w momencie przenoszenia. Najlepiej przyzwyczajać się do myśli o emeryturze, tak jak powiedziałem wcześniej, że nie ma emerytury. Wtedy i, i tak żyć, żeby wiedzieć za co będę żył, skoro nie ma emerytury, to za co ja będę żył, jak przestanę pracować. To wtedy się trochę pracuje i trochę żyje. Czy znaczy, nawet więcej żyje. Jak na yy, tak, proszę opowiedzieć o inkubatorach przedsiębiorczości lub fundacjach, które mógłby pan polecić dla osoby stawiającej pierwsze kroki w biznesie. To nie ma takie. Nie, 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 nie liczcie na nic. Żadne państwo, żadne subsydia, żadne zasiłki, żadne granty nie ma. Zapomnijcie o tym, bo, bo to wam się potem wyjdzie gardłem. To państwo jest nieodpowiedzialne. Wszędzie, zobaczcie, na całym świecie, tak państwo się zachowuje obrzydliwie. Wszędzie, nawet gorzej nieraz niż u nas. Bo to są psychopaci, proszę państwa, to są zjadzi którzy chcą żyć na cudzy koszt i oni się nie liczą z drugim człowiekiem, po poza tym, na, na ile mogą z tego człowieka wyssać. To są ludzie, którzy nie pracowali nigdy na swoim. To, że nie pracowali pensji, nie, nie, pensje tylko mieli. Nigdy nie wypracowali tego swojego dochodu. Nigdy nie, nie, nie zaryzykowali własnego inter interesu. Nie ma państwa. Państwo jest, jest kulą u nogi. I trzeba o nim zapomnieć. Wtedy będzie, będzie OK. Pierwsze kroki można, można stawiać. Ja też stawiałem. Przecież ja miałem 301 dolarów, ja pojechałem do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jednego, tego jednego dolara mi celniczka zabrała, bo ja z, ba z banku PKO, gdzie miałem konto, wziąłem sobie te wszystkie pieniądze, czyli 300 dolarów, a kolega mi dał na, na lotnisku dolara i mi zabrała, celniczka mi zabrała tego dolara, widziała, że on mi dał i bogo nie było w tym, w tym zaświadczeniu z banku, że, że wziąłem 300 do tego stopnia. No to ja, no i, i tak zaczynałem, nikt mi tam nie pomagał. Sam zaczynałem. Wszystko się da zrobić. Jak człowiek musi, najlepiej jest musieć. Moją zaletą jest to, że nie mam długów i będę miał dużo wolnego czasu, nieco kapitału, kontakty z Anglii. Zaś wadą jest to, że pracowałem w korporacji i mimo prób nigdy nie udało mi się wystartować własnego biznesu. No to trochę nie rozumiem, jeżeli, jeżeli jest, nie ma się żadnych długów i ma się pieniądze i w korporacji się pracowało, to coś się umie, prawda? Więc to można, a, a, a chciałoby się. Za mało jest pieniędzy, żeby, żeby zanieżyć, no to trzeba, to trzeba wrócić do tej korporacji. Może, może ta korporacja ma tu jakąś filię. Może, może, może wreszcie teraz przyjdzie taka, taki, taki moment, że trzeba będzie wystartować we własnym biznesie. Może z kimś, no chociaż spółki Polakom bardzo rzadko wychodzą. To jest, to jest dobra kombinacja, więc tu, 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 ja tu nie widzę żadnego zagrożenia. Jak często odwiedzać kraj osiedlenia po powrocie, by utrzymać z nim zdrowy kontakt i relacje z ludźmi, i z znajomymi? Tak jak ja mówiłem, no byłem 3-4 razy w roku. Byli, byłem w Polsce. Utrzymywałem, byli u mnie, prawie wszyscy moi koledzy byli u mnie. Tam po przyjeżdżali po 3 miesiące 2-3 miesiące czy pół roku jeden rok więc, więc utrzymywaliśmy kontakty. Trzeba, trzeba jak, jak, się, jak się kogoś lubi i kocha, jest wartościowy człowiek, to trzeba takich ludzi trzymać blisko siebie, bo, bo wartościowych ludzi i, i, i szczerych i uczciwych jest bardzo niewielu. Przez całe życie można, się, może, można przeżyć i nie, nie znaleźć ani jednego. Jak się miało takich ludzi, jak się takich znało, to trzymać się ich. W Polsce więcej jest, było więcej kontaktów. Jak się Przed wyjazdem mieliśmy dużo więcej kontaktów przyjacielskich, towarzyskich i te kontakty trzeba utrzymywać. To jest wartość. To, się, to, to nie tylko, że się przydaje, bo, bo każda wartość się przydaje. Czy zostawić sobie sentymentu auto z kierownicą po prawej stronie? tak Jak Anglik, no to, jak musi, no to no można, ale po co sobie utrudniać? Przecież to będzie wygodniej, jest po, po lewej stronie. Części, wiem, że tylko części zamienne do, do samochodów brytyjskich są tańsze, bo te, bo te używane Samochody kierownicą angielską są tańsze, jest mniej, mniejszy rynek, więc taniej, taniej się je kupuje. I można, a, a części zamienne prawie wszystkie są takie same, po, poza tam jakimiś złączami kierownicy. Jak dorobić się miliona po powrocie? Tak jak wszędzie, pracą i gospodarnością. Jeśli będzie socjalizm i nowy ład, to trzeba zapomnieć o, o, o milionach, chyba że w forintach. 80 prawie forintów za złotówkę jest. Natomiast jeśli drużyna szwaba i przegra, no to słuchajcie, to trzeba słuchać tego bloga. Wtedy się może dowiecie, jak, jak, jak zrobić milion. To wcale nie jest tak, tak. Jest młodym, energicznym, pracowitym. Proszę Państwa, przypominam, że dzień dziecka już blisko, coraz bliżej. Już ile zostało? Chyba o 7 tygodni, czy coś tam, Nie niewiele ponad 7. Wiecień, maj, no 8 tygodni. Zachęcamy więc do książek dla dzieci, bo to książka zawsze jest dobrym prezentem. I pamiętajcie, że ta książka, te książki dla przedsiębiorczych dzieci, które wydajemy, które promujemy, to są i wydawane przez Fundację Instytutu Karla Mengera. To może być najważniejszy łącznik między wolnym rynkiem, prawem własności, wolną wymianą, przedsiębiorczością, konkurencyjną, konkurencj konkurencją, czy klasycznymi. Osiągnięciami ewolucji gospodarczej człowieka, a przemocą, przymusem, kolektywizacją i tym wszystkim hamstwem, które nam próbują teraz tutaj rzucić na Proszę Państwa, za, za dwa tygodnie nowa książka, złoty, złoty Interes Zosi, przeczytacie, bardzo pouczająca. Chciałbym też przedstawić Państwu okazję wiosenną. Weźcie sobie ołówek i zapiszcie sobie adres. Zaczęła się wiosna i jeśli macie państwo kawałek ogródka albo balkon, taką długą doniczką, możecie sami zadbać o poprawę odporności organizmu. Pisze dostawca truskawek e, czy sadzonek truskawek. Truskawka posiada więcej witaminy C niż cytryna. A najlepsze sadzonki truskawek można kupić pod adresem wysyłkowo. www.sadzonki Potem jest myślnik. Truskawek.eu. I, I proszę wpisać kod rabatowy: jestem od Janka. Otrzymacie zniżkę i darmową wysyłkę. Ja już swoje truskawki posadziłem i czekam na pierwsze owoce. Tak jest, proszę państwa, właśnie. No, nie posadziłem, ale już powiedziałem, że posadziłem. w niedzielę sadzimy. Więc, więc w niedzielę posadzimy. Jest naprawdę, jest na. Super, super serwis, super jakość. Do wyboru kilkanaście, kilkanaście różnych gatunków. Także www.sadzonki myślnik truskawek.eu. No. O głośnikach, to już mówiłem, to do tego do, do głośników Bluetooth wrócimy, jak już Eryk zabisza uruchomi swoją produkcję. I no i co? No i, i, i tak tylko wam przypomnę, że to jest jak. Powstaje bogactwo i dlaczego nie powstaje? Czy kiedy nie powstaje? Kiedy nie powstaje? No, trudno było ten tytuł angielski przetłumaczyć. bez nasik. Żony profit. Czyli właśnie jak, skąd się bierze biznes? Może tak na początek, jak ktoś przed wyjazdem do Polski, przyjazdem do Polski może sobie przeczyta te książki, a potem dzieciom. Żony Potem jest Johnny Pro. Złoto Johnniego jak powstał pieniądz, jak, jak złoto stało się pieniądzem i jak z tego potem ten szmatławy papier się wyłonił. Leśna spółka Wiewióra Albina to jest właśnie coś, co nas może nauczyć przedsiębiorczości albo zachęcić do, do przedsiębiorczości w nowym kraju, czy w starym kraju na nowo. No i oczywiście Mrowisko. To jest thriller, 350 stron, proszę państwa, pięknie ilustrowany. Nie będę już pokazywał, ale tak dla przypomnienia: Złoty interes Zosi za dwa tygodnie, to wam też pokażę. Na razie wesołych świąt wszystkim życzę. Szczerze, naprawdę szczerze wszystkim życzę. Jestem, bardzo, bardzo lubię tę grupę naszą. Dużo zdrowia, wiary w siebie, udanych inwestycji i pokoju. A ja, co będę mógł, to jeszcze w tym pomogę. Dziękuję. Do widzenia.